Więc to była Niemka, która pochodziła z Głogowa. Bardzo zapalczywa hitlerówka, jak ją nazywali sąsiedzi. No i ona była bardzo agresywna w stosunku do Polaków po wkroczeniu Niemców. Także prawdopodobnie nie tylko myśmy padli ich ofiarą jej, ale inni na ulicy także, o których raczej nie dowiedzieliśmy się. No i prawdopodobnie nam przez to wyrządziła dużą przysługę, że nas zabrali bez wiedzy gestapo, bo ojciec, będąc powstańcem wielkopolskim, był na liście gestapowskiej, ponieważ ona miała syna, który brał udział w ekipie, która wywoziła Polaków i po prostu przyspieszył nam ten wyjazd. No i znaleźliśmy się 15 listopada. Ale jeszcze chwilę. Na Głównej. Po tej wizycie, jak przyszła i się pytała, gdzie są te pamiątki z powstania. Tak, ojciec na ścianie miał przed wojną pozawieszane trofea, można tak powiedzieć, że trofea, pamiątki z powstania, jak szable, bagneciki i różne inne dyplomy i odznaczenia. I jak Niemcy mieli wyjść, to wszystko było pozdejmowane, pochowane i zakopane w ogródku. I ta pani, która oglądała to przed wojną, bo bywała u nas, przyszła i się pytała, gdzie to się panie Fellmann podziało? Bo przecież pan wojował przeciwko Niemcom w I wojnie światowej. No i na to nie było odpowiedzi, bo co było odpowiadać na takie zapytanie. No to nam pogroziła po tych swoich wypowiedziach, że no to pójdziecie na pierwszy ogień do wywózki.